Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Rizena. I oddaliśmy wszystkie kryształowe dyski Inkwizytorowi Mendozie, więc możemy wejść do wnętrza góry, ale jeszcze być może zaskarbimy sobie i zaciągniemy magów do pomocy. Zobaczymy. Można otworzyć portal. I have found the golden disks. The portal can be opened. The inevitable takes its course. So you don't think opening the portal is the right thing to do? Inquisitor Mendoza is following his path, and he is prepared to risk everything for it. The monastery, the holy flame, and the lives of every one of us. No other mage wishes to venture through that portal, yet he would walk in with his eyes closed. We look to you to prevent the worst. That means I am supposed to go with him. You must. Inquisitor Mendoza trusts you. He needs someone to balance his ambition, to provide perspective upon his logic. He needs you. To ciekawe, nie? Bo w zasadzie myśleliśmy, że to magowie pomogą, a przecież to my jesteśmy zrzeszeni też u magów, więc nas wysłali do pomocy. Super! If you're afraid to go, how am I supposed to handle things? The convocation will provide. The holy flame guards us. But it would be reckless of us to rely upon that alone. Take this amulet. It should grant you some protection. Find out all you can. That knowledge is vital to us. Return when you have learned the secrets of the portal. Oh shit, no dobra. Amulet świętego płomienia, cóż to żeś mi dał? Ochrona przed bronią kłutą, lodem, obuchami, ogniem. No kurde, nie głupi. Nie głupi. Całkiem nieźle może bronić przed większością ataków, ale jednak many to kurde ja potrzebuję. Bo co mi z tego, że mnie będzie bronić przed atakami, jak ja tak naprawdę muszę mocno przypierdzielić raz a porządnie z Firebola, żeby ktoś do mnie nie doszedł i nie potrzeba mi obrony przed obrażeniami, jeśli żadnych nie będę dostawał, prawda? Jeśli zabiję kogoś zanim mnie zaatakuje. Tak powinno się myśleć, co? The mages won't leave the flame. They won't come with you. We have enough strength to deal with this ourselves. Co, jasne. One will. You came to be by my side. You realize what must be done. I'm ready. Let's open the portal. Human Titan. One must give. It will not be humanity. Follow me and we shall make certain of this. On jest jakiś taki, wiecie, strasznie wyniosły. A to tutaj się wkłada te dyski. Moment has come. O fuck. No widzę, że jaszczury są przygotowane, tak? Ej, moje ekspy! O, przepraszam. Czy ja zahaczyłem od któregoś? Aha, dobra, widzę, że został ostatni. No. No. Jeszcze coś? Świetnie. Szkoda, że poobijali. Ale... jaszczurzy miecz. Jaszczurzy wojownik. Tup, 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 tup. Jaszczurzy miecz. Jaszczurzy miecz. Domyślałem, że te jaszczurzy miecze to one będą trochę... droższe, powiem szczerze, jak je tak sprzedawałem, ale chyba nikt nie zginął, co? Z naszych. Jaszczurzy kapłan, jaszczurzy miecz.
chyba nikt z naszych nie zginął i bardzo dobrze. Dobra, panie Mendoza, to fajne wejście było, nie? Were they Saurians? They are the enemy. At last, we know its face. Where do we go from here? Descend into the mountain. The fate of this island, of all lands, will be decided here and now. Trzeci akt. Rozdział trzeci, świątynia. Mam nadzieję, że będę mógł wchodzić i wychodzić, kiedy chcę, czy nie? I am ready. Good. Then follow me. Fajne, ma takie bliźniacze ostrze. Ciekawe, ilu was zginie. Ale to jest poświęcenie, na które jestem gotów. O, jagody. Jak najbardziej, jeszcze jak. Jagody są przydatne. Kurde, w dupie ciemno. O. Panie Mendo! O, ciupaga, ile tu jest? O, czekajcie. To jest problem, nie? Dobra, ten jest mój. Ej, no kurde, nie kaesić mi. No. Why do they have to fight us? This is how to treat those creatures. Jaszczur, jaszczurzy kapłan. Mendoza, poczekasz chwilę, bo ja bym chciał tutaj najpierw polucić, wiesz? To się może przydać. Oj, chyba ktoś z nas zginął, bo jest kosturkata. Wojownik zakonu. Ty, ale wojownik zakonu, z tego co widzę, to on wstaje. O, właśnie, super. Czyli oni się regenią. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czyli nie zginą, ale życie wieczne będą mieć. O, o. No właśnie, i teraz tak, pytanie, czy jak z tego poziomu będę pił? A? To też kurde mi tutaj ładnie. Zdrówko przychodzi i nie muszę oglądać tej animacji picia potki. Dobra, co tam dalej? You, that gate there. What about it? We must open it quickly. We must get inside this place. A masz plan? And how do we open it? If a gate can be closed, it can also be opened. I will send out scouts to find the mechanism that opens it. But keep your eyes open too. I suspect there may be more than one mechanism that controls this gate. Go, search to the north. What do you think this place is? An ancient fortress. It must belong to the lizards we met at the portal. We must get inside it. No dobra, czyli na północ mamy iść. Na północ to znaczy gdzie? To znaczy gdzieś tam. Co to jest? This crystal is radiating some sort of a strange force. O Jezus Maria! I'm on my way. Hey guys! I'll help you. Mam go. Why do they have to fight us? Spokojnie, spokojnie, ale bądźcie oczywiście w pogotowiu, bo ja tutaj mogę do was przyjść z paroma jeszcze innymi przyjemniaczkami, wiecie? O, na przykład z takim przyjemniaczkiem. Chodź, kolego. Pięknie. A najlepiej w ogóle, jak ja zadaję ostateczny cios, nie? To wtedy do mnie przychodzi expik. Znowu poczułem zew expienia. Teraz cię mam.
Ej, gościu, ale ja tutaj jestem. Ajajajajajajaj. Mam cię. Dobra, takich kurde chłystków to ja mogę robić sam. W takim wypadku. Gdzieś głębiej. To nie jest kurde, chociaż to jest jako tako północ. Ale my tutaj nie przejdziemy. Halo, halo. Przejścia nie ma. Przejścia nie ma. Żadne jakieś kable tutaj też nie prowadzą w drugą stronę. O kurde, ty, gościu. Ty coś tutaj kombinujesz. Że jednak da radę to jakoś inaczej otworzyć, co? Czekajcie, a ty, czy te ścieżki się gdzieś tam nie połączą z tymi, którymi ostatnio biegałem? Aha. Jest i skorpion. Shit. Strasznie twardy. Dobra, na 4 hity. No nie, no serio. O ty kurde, Franco. Jaki kurde gałgan. Ała, ała, ała. To bolało. Chyba jakbym trafił lepiej, to bym na 4 strzały go miał. Ale niestety. To gdzie prowadzi? O, fuck, no i wylazł stamtąd, kurde, ten leszczyk, no. O, hello, mate. Co tam? Widzę, że masz problem, żeby się ogarnąć. Frajer! Dobra, ja tu właziłem na górę, tak? A tu stał skorpion. Aha, kamienna płyta, super. Czyli trzeba to nieźle dokładnie eksplorować, to wtedy być może nauczymy się wreszcie, znaczy będziemy mieli tyle mądrości, żeby nauczyć się kolejnego kręgu. Właśnie widzę, że chyba trzeba ogarniać te stwory niektóre w taki sposób, żeby je zblokować. W sensie wleźć na jakiś taki gzyms, żeby one nas nie mogły dosięgnąć. On gdzieś się w ogóle tu skitrał, nie? Za winklem. Widzę cię, kolego. O ty, Franco! Gdzie on tam zniknął? Nie ruszę się. Trafiony! To nie ruszaj się! O kurde. A ja się z kolei też nie ruszyłem i co? Fuck. Pytanie, gdzie ja zapisałem ostatnio? No.
gdzie ostatnio miałem quick save'a. Ale chyba przed atakiem na tego kapłana jaszczurzego. Mi się wydaje, tak. Tak, 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 tak. Ty tu stoisz, tak? Widzę, że jaszczurzy wojownik się nie przejmuje. I bardzo dobrze, nie przejmuj się mną. Ja tutaj tylko fajerwerki puszczam. Ten ma na nas jednak zasięg. Świetnie. I został tylko wojownik. Okej. Dobra, teraz możemy w miarę bezpiecznie chyba zrobić tam skok, znaczy skok, lewitację. Lewitację. Napijmy się potki, dobra. No i właśnie, zwój lewitacji, a zróbmy zwój lewitacji. Dobra. Siódemeczka, żeby cokolwiek widzieć. I zapiszmy sobie tutaj 48. Yep. Jaszczurzy miecz i potka. Jaszczurzy miecz i potka, dobra. No to mi wygląda trochę, powiem szczerze, na pułapkę. To mi wygląda na pułapkę. Przepraszam. No i dobrze mi wyglądało, słuchajcie. Tylko jeszcze z taką się nie spotkałem. Jakieś ognie piekielne pod nami. Jakieś ognie piekielne pod nami. Jak to w takim razie deaktywować, bo to mnie zabija na hita. No chyba, że przez to też trzeba przelecieć, w sensie, że to jest jakaś płyta naciskowa. I przez to też trzeba przelecieć. Ale jakoś nie chce mi się uwierzyć. No właśnie. Oczywiście możemy spróbować od razu lewitacji, bo w przypadku kolcy, jest taka akcja, że można nad nimi przelecieć. No zobaczmy tutaj. What the hell? No dobra, spróbujmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie wysoko tą lewitacją podlecieć. Ale to w takim razie wydaje mi się, że tutaj trzeba by było znaleźć gdzieś jakąś dźwignię. Bo inaczej chyba być nie może. No co jest do Wacława, no? No kuźwa, pali nas jak przeskakujemy, pali nas po tym jak przechodzimy, pali jak nad tym przelatujemy. Więc what the fuck? Jeszcze raz spróbujemy tak, a później spróbujemy telekinezą poszukać czegoś. No super, kuźwa mać, no leć do przodu, głupku. Aha. Bokiem trzeba było przelecieć. Ty, ale z całym szacunkiem. I could break this down. Podejrzewam, że... A, czekaj. Podobne drzwi do rozwalenia. Ała.
Podobne drzwi... Stój. Podobne drzwi do rozwalenia były tam przed wejściem, nie? W sensie być może będziemy mogli omijać te pułapki. Więc może tak to działa, że będziemy musieli pokojami naokoło przechodzić. Patrzcie, tutaj było coś takiego. Nie? No kurde, ja już myślałem, że będzie łatwiej. No dobra, to może faktycznie można bokiem przejść. I to się tak palić będzie cały czas? Kurde, balans! No o jakiś piksel się zahaczył, no nie mógł iść wzdłuż ściany. Ale widzę, że jest coś na rzeczy. Kuźwa macie, te pułapki są... już mi głowa boli od tego. Co za zderpione pułapki. No nie ma opcji, żeby przejść obok. No chyba... chyba, że... jeszcze moglibyśmy spróbować przemianę w łodzika. Bo tam jest takie wąskie przejście, bardzo możliwe, że z niego właśnie trzeba skorzystać. Bo lewitacja jest dosyć wartościowa, no co prawda możemy wykorzystać ją z runy. A weźmy się przemieńmy w łodzika. No to już na przyszłość będę wiedział co i jak. No, czyli jednak można. Jednak można. Okej, świetnie. No dobra, no to zapiszmy tutaj, bo mamy... To jest, rozumiem, że... Tak, kolce nasze ulubione, tak też myślałem. Więc bardzo możliwe, że faktycznie tym pokojem z boku będziemy mogli to ominąć. Ciekawy jestem, czy wyzwalają jaszczuro ludzie pułapki. W sensie, że jaszczuro ludzie wpadnie w pułapkę i się zabije. Można byłoby go jakoś tak przekierować. Open. Ciul. Puk. No gdzieś tam kurde jest. Proszę mi tu nie ściemnieć, że pana nie ma. No powiem szczerze, że ta siła co nieco tutaj jednak robi robotę. O ty kurde Franco! Rozszarpię cię! Właśnie z magiem jest ten problem, że jak przychodzi do bliskiego spotkania, w sensie otwieracie drzwi, a tam ktoś jest, to nie macie czasu na to, żeby uciekać i fireballować, tylko musicie iść na wymiankę. Starej, dobrej wymiance. What the fuck? Dwa odskoki zrobił skubany. No. Bezpiecznie. Jeszcze nie wiadomo co nas tutaj czeka, więc lepiej bezpiecznie. Dobra, podejrzewam, że to deaktywuje jakieś pułapki, tak? Przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba tak. O, świetnie! Kuźwa macie, no kapitan jeszcze tutaj jakiś przyszedł, nie? Czy wartownik, czy co? O, sio! Więcej was tu matka nie miała! To nadal działa.
Fuck. To nadal działa. No z dwoma możemy mieć mocny problem. Dobra, wchodzimy YOLO. O fuck, nie można YOLOwać, nie można YOLOwać. Au, plecki bolą. No uciekaj! Jezus Maria. Ty z tym kurde fireballem w rękach. Au, to boli. Chłeptaj miksturkę. Chłeptaj miksturkę. Au. Kuźwa, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. No nie, no niech to dunder świśnie. What the fuck? Nie mam gdzie z nimi uciec do cholery. Tam jesteśmy zablokowani przez tą zasraną pułapkę, która się nie dezaktywowała. Tą dźwignią. A oni kuźwa mać we dwójkę tam łażą, no. Jeszcze z jednym to może byśmy sobie poradzili, ale z dwoma, ja pierdolsztajn. Przepraszam, ale... Ale trochę no nie. No idzie ich dwóch. No i nie mogę zachodzić go od pleców, bo drugi mnie zacznie atakować. Że też nikt nie wymyślił, słuchajcie, tego. Maga, który by się posługiwał tarczą. No i właśnie o tym mówię, od boku dostaję, wpierdziel. No nie, no i tamten mnie ciura. Ja pierdzielę. O Boże. Zaraz. Zróbmy to inaczej. Zróbmy to, kuźwa, inaczej. No, przynajmniej postarajmy się to zrobić inaczej. Mianowicie. Siła i zręczność, nie, weźmy sobie to. Weźmy sobie to i to. Okej. I czy my mamy możliwość, nie, to przywołanie szkieletu jest pieczy... Berserk. No w zasadzie można by było... W zasadzie można by było przyzwać szkielet. Okej. A ja sobie zarzucę berserka. Skakuję z kurczybąki. O, super, szkielet zniszczony, tak?
No kurwa mać, no i mój plan spalił na panewce. Dobra, ale jest jeszcze parę innych zaklęć, które moglibyśmy pewnie użyć. Chociaż zdaje mi się, że korzystanie z tych pierścieni na władanie kosturem jest takie średnie, w sensie władanie kosturem... Przemiana w popiołaka, okej. Władanie kosturem mam wrażenie, że jest takie średnie. Zniszczenie magicznego pola to nie. Otwieranie zamków, kuźwa mać. Jak ich pokonać? No przywołanie szkieletu. Ciekawy jestem, czy jestem w stanie kilka szkieletów przywołać. Jeden. Nie. Tylko i wyłącznie jeden. O, Fred! Siema, Fred! Można mu nawet wydawać rozkazy, what the fuck. Czyli to jest Fred, no poznajcie Freda, ale Fred jakoś nie daje sobie rady niestety z jaszczurami, a niestety tam są dwa jaszczurzy wojownicy. Więc podejrzewam, że no... Będzie cienko, będzie cienko. A jakby tak... Czekajcie, sprawdzę jedną rzecz. Jakie kuźwa cwaniaki! Jakie kurde cwaniaki! Brzydulaki, frajerzaki! O wy gnoje! O wy kurde... Dobra, to jeszcze inną rzecz sprawdzę, słuchajcie. Oczywiście zaciągniemy tutaj... Tak... I teraz zrobimy inaczej, mianowicie przemianę w łodzika. No i co? Gdzie on jest? No chodźcie tu. Kurde, żaden teraz nie wychyli głowy. No patrzcie, no. Kurde, chcę go tam zanęcić. Zamiaru się tu pojawić. No chodź, 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 chodź. Wcześniej walnąłem jedną tą. Jedną kulą ognia i się kurde zlurowali, a teraz nie. Fuck. Nie idą. Noż ja pierdzielę, no. No kuźwa na przechadzkę się wybrał. Frajer jeden. Nie!
kuźwa mać, no przecież obok się tego wszystko... Spokojnie, Kamil, spokojnie. No przecież obok tego ognia, kuźwa, przelatywałem tym zasranym chrząszczem, no. Co jest nie tak z tymi pułapkami? One już nawet nie są pułapkami, one są irytującym, kuźwa, polem. O Boże, no przecież obok tutaj tego ognia się przeturlewałem, no ja pierdzielę, no. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, koniecznie. Zachęcam. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam codziennie o 16:00. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.